Och, ten zabawny człowiek z Jubilee Life. Masz na myśli chyba ten debilny człowiek. O, no właśnie, tak, tak, mówię to do twojej twarzy. Skurczybyku. I'm terribly sorry. Nie przepraszaj, masz rację. Team Galactic wziął mój Pokédex, więc byłam bardzo zirytowana. Po prostu to wypaplałam. Powinnam pójść teraz. Uważajcie na Team Galactic. Musisz ze mną gadać? To się nie liczy. Jestem bardziej zainteresowany zachowaniem kryminalnym Team Debilactic. Próbują ukraść rzeczy małemu dziecku? Ten rozmiar ich kryminalności jest dość mały. Lepszy, kurde, ukraść rzeczy niż ten... No, nie powiem tego. Tak, 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 ale nie, to, co robił, nie jest ważne. Jest ich magazyn, potrzebuje inwestycji. Chodź ze mną i zobaczymy, co tam się dzieje. Nie chcę, kurde, z tobą iść. Tutaj chyba fly dostaniemy. Klucz jest potrzebny, by pójść dalej. Na razie nie możemy ich gonić. Wiem, kurde, ja widzę, mam oczy. A Hidden Machine to jest Move Fly. Ty bierz to i... nie pozwolę, żeby ten przedmiot był tutaj zostawiony do użycia przez Team Debilactic. Więc... Niezbytnio dowiedzieliśmy się tego, co się tutaj dzieje. Nieważne. To, co mnie martwi, to co słyszałem w Game Cornerze. Team Debilactic transportuje coś do Pastoria City. Co oni chcą zrobić? Nie wiem, ale mam złe przeczucia. Dobra, spieprzaj. Dziękuję za fly. Ciekaw jestem, kto może się tego nauczyć. Pewnie nikt. Bo nie mamy latającego boka. Oczywiście, że nie. A fly w tej grze bardzo nam się przyda, bo jest dość dużo wracania się w to i z powrotem. Route 212, tak? Gdzie to kurde jest? Chwila. Co ona coś tam Pokémon Mansion powiedziała? 214... 15, 10, 9, 12, o! Dokładnie. Tak myślę, że może pójdę sobie właśnie... Myślę, że tędy pójdę. Może będą słabsi trenerzy i przy okazji nowego poka będziemy mogli złapać. Bo ile dobrze pamiętam, chyba że... Mam zapisane? 212? Nie mam! Czyli pójdziemy route 212? Zaraz, pokażę wam. Pójdziemy route 212 i zrobimy kółko i wrócimy do Veilstone City. Tutaj przy okazji będzie kolejny lider. Jest git. Potrzebujemy jednak latającego poka. Znowu muszę, kurde, łamać zasady Nuzlocka i pójść do peceta. Ale co tam, używanie HM-ów jednak, no... Dla HM-ów jednak trzeba łamać zasady, bo inaczej byłbyś w dupie. Czyżbym, kurde, nie miał żadnego... A nie, Beautyfly. Sycylia, ratujesz mi dupę. Dobra, ciebie zostawię tutaj, żebym wiedział, że ty jesteś w moim teamie. Bug. A tu jaja wyjdą, że nie może flya się nauczyć, nie? No kurwa! Co ja teraz zrobię? Cecilia nie może się tego nauczyć! Mimo, że to latający pok, jak kurde motyl latać nie umie! Spierdalaj! O mój Jezu. No to teraz jesteśmy w dupie, szczerze wam powiem. Starych też nikt nie może się nauczyć. Bedrill jest moją jedyną szansą. Chips, liczę na ciebie, przydaj się do czegoś. Bug. No ja pierdolę. Zjebane, zjebane. W takim razie... Muszę w trawie jakiegoś latającego poka znaleźć. Ale zrobimy to w ten sposób. On nie będzie częścią ewentualnych rekrutów. Chyba, że może Porygon Z. Chociaż on normalny jest. On by chyba latać...
Nie wiem, łapię tutaj za ten. Za cokolwiek. Dawaj, bug. Fly. Nie może. Kurwa! Dobra. W takim razie trzeba jakiegoś pizgeja złapać czy coś, bo... Przy okazji tak, wiem. To nie jest fair! I tak dalej! A co ja innego mogę zrobić, jak nikt fly nie może się nauczyć? Przynajmniej z tych, co kojarzę. No i przy okazji... Move items jeszcze raz. Nie kurde, move Pokémon, wezmę... Albo nie, nie muszę. Po co mam brać afro, skoro mogę po prostu złapać tego latającego, mieć spokój. Great Ball'e mi się przydadzą. Pewnie znając moje szczęście, nie złapię go wcale. Przy okazji jeszcze zobaczę, jakie tutaj są do wygrania. Skurczybyki. A nie, to TM-y tylko są. Ja pierniczę, ale tego dużo. Walić. Myślałem, że poki można tutaj dostać, ale chyba nie. Okej, tutaj. Gdzie Great Ball'e można kupić? Nawet Ultra Ball'e. Chyba tutaj. E? Counter. A, dobra, licznik dostałem. Nieprzydatne. Znaczy, no, zależy od sytuacji. Nie, nie, ty, kurde. Nie i ty. Nie, zaraz, może to na dole. Wypierniczać mi z drogi! Fuck me! Sprzedaj mi pokebole! Nie masz ich! Ty mi sprzedaj! Alleluja, jest! Ale najpierw ja ci coś sprzedam. Potrzebuję jednak trochę kasy, nie? Nie mam jej zbyt dużo. Przecież mam... O kurde! Jak wezmę Xenę ze sobą, to będziemy mogli mieć Rhyperiora dzięki protektorowi. O mój Jezu! Super, będę musiał o tym pamiętać. Kamień ewolucyjny... Nie, może mi się przyda, nie, nigdy nie wiadomo. Walić, dobra, pokupuję te Ultra Ball'e i tyle. 6. O mój Jezu. Miamore! Toreadore. Czemu ja to powiedziałem? Nie wiem, tak więc no. Dobra. Ile już nagrywam? Na pewno 1,5 godziny. Więc... Złapanie tego pizgeja czy innego geja mi trochę zajmie, tak mi się wydaje. Tak więc no. Zatrzymam się tutaj. Ponieważ no... Nie wiem, czy chcecie oglądać jak wrzeszczę na to, że nie pojawia mi się to, co trzeba. I ten, no. Tak więc myślę, że zrobię to... Złapię jakieś gówno poza sesją i tyle. Ponieważ wiem, że fly mi się przyda tutaj, bo tak jak powiedziałem, jest dużo latania w tą i z powrotem. Tak więc, no. ZW, trzymajcie kciuki! No i udało się! Złapałem jakiegoś latającego skurczybyka. Tak więc no, jako że ten Firo nie jest tak naprawdę częścią Nuzloka, to nie dam mu nawet nika, żebym wiedział. Dobra. Błagam! Naucz się! Jest, może! Firoły są fajne. Chyba jeden z moich najlubieńszych tych normalnych ptaków, które można spotkać. Fly, nareszcie, o mój Boże. Przy okazji jeszcze Simona do 39 dotrenowałem. Tak więc jeżeli moje przewidywania są w porządku, to oznacza, że jeszcze jeden level będzie. I dostanie ewolucję. Tak więc no. Tak o. I przy okazji no to nie wlicza się też ten Firo do złapanych bogów. Tak jak powiedziałem, go tak naprawdę nie ma. Ale jednak potrzebujemy jakiegoś kogoś do latania, nie? W sumie, co ja się tłumaczę, tak zaraz ludzie będą się pieklić. Z jakiegoś durnego powodu. W sumie no. Jeszcze podtrenuję Simona trochę i będzie nic. Jeszcze jeden level, w sumie mógłbym mu dać Rare Candy.
Wiecie czemu nie? Dam mu, bo i tak z tym Rarkeni tak furory nie zrobię. Będzie tylko siedzieć w plecach nie wiadomo czemu. Tak się przysłuży ludzkości. Jest! Pierwsza ewolucja! Na tym Nuzlocku. Oh my god, patrzcie jakie ma fajne szczypce. Szczypce nie. O mój Boże! Czy on nie wygląda seksi? Chcę teraz Slasha się nauczyć, ale chyba go nie nauczymy. A dobry jest Slash. Jebać Mega Draina. Ta! Widzicie jakie ma kurde mieczyki na rękach? Oh my god, jak on będzie mógł fapać teraz. Jej! Jest taki fajny. Dobra, nareszcie czuję się bezpieczniej. Take item give. Dam ci. Oczywiście. Focus band. Take item give i ci dam lucky egg. Teraz Rexia trzeba trochę polewelować. Jej! Dobra. W sumie zaraz. Zobaczmy jeszcze Town Map raz. Tak, 212 chyba niczego nie złapałem, mi się wydaje. Nawet jeszcze nie byłem tutaj. Tak, bo jacyś debile chyba mi drogę zagradzali. Tak więc no. Let's go, bo teraz możemy. No, teraz już nie ma tych skurwysynów, niech się pierniczą. Nie, zaraz, ja poszedłem? Tamta dziennikarka i ten debil z kamerą. To oni mi zagracali drogę i nie mogłem przejść. Ja pierdzielę. Dalej kurde stoją! Sfele wypierdalać! Ja pierniczę! Znów muszę się wracać, no. O mój Jezu, tak te Sino jest wkurwiające, naprawdę. Czyli wygląda na to, że muszę iść Routem 214. Jest! Jak dobrze się bawię! W sumie jak tak teraz się zastanawiam, to cieszę się, że Unova jest taka liniowa, przynajmniej w Black i White jedynce. Withdraw. Nie, zaraz, bo... Czemu mów Pokémon nie jest pierwszym tym gównem do wybrania, pierwszą opcją? W sumie mogłem tego Firoła Pankuwa nazwać, ale jakbym legalnie go złapał, to bym tak nazwał. Yo raczej! Na cześć wiadomo kogo. No ale niestety. Traktujemy tego Firoła jakby go nie było, mimo tego, że jest zajebisty i ma fajny Irokes na głowie. Come on, let's go! W sumie nawet trochę boję się z tymi trenerami teraz napierdzielać, bo moja ekipa jest dość... No. O mój Boże! Move! Move, debilu! Nie withdraw! Nie, stój! Dobra. A masz coś ciekawego? Może nawet? Item? Nie, nie masz nic, dobra. Let's go w takim razie, madafaka, rozpierdzielimy wszystkich! Tu chyba już nie mam nic do roboty, więc idziemy. W sumie tak ciekaw jestem, ile mam pieniędzy? Może kupię jeszcze Judgment dla Abry, jeżeli będzie mógł się tego nauczyć. Byłyby niezłe jaja. Abra byłby całkiem OP z Judgmentem. No why not? Co my tu mamy? Ice Hill. Mogło coś lepszego się trafić. W sumie idźmy normalną ścieżką i tyle. Jesteś bogaty, słyszę po tym, po piosence. Kiedy rzucam monetą, ty nie wzywasz.
kiedy wrzucam monetą. Nie wiem, co mi chodziło. Tails We Battle. A, rzucam monetą, orzeł, reszka to walka i tak, jak to się rozegra. Twoim wpierniczem! I moim wzbogaceniem się. A, to gambler, inżynier raczej. Zgadnij, co ja mam. Crunch. Jest Crunch Chips, jest impreza. Lepszy Sucker Punch niż kurde Destiny Bond. Boję się, że on ma Destiny Bond. Zobaczę. Zmienię poka i zobaczymy, co zrobi. Faint attack. Okej, dobra, chyba nie ma. Pozwól, że cię osądzę. Winny! 25 lat więzienia. Za wkurzenie PG. Bug. W sumie chętnie bym się teraz wrócił do Pokémon Center, ale już i tak się wracałem w to i we w to, ja chcę po prostu iść dalej. Fokus. O kurde, kolejne! Fokus Starz, gdzie jesteś? Dobra, to na 100%. Chyba mówiłem już o tym, że to jest taki odpowiednik Fokus Banda. Tylko, że to na 100% zostawia 1 HP Pokowi, ale się zużywa. Jeżeli ma pełne HP, tak? Dobra. Ale chyba Focus Sash się zużywa, tak mi się wydaje. What's that? Czy masz Pokédex? Autentyczny. Jak chcesz, to go możesz sobie zatrzymać, mi on nie jest potrzebny. O kurde, 6! Nuzleaf, o? Nuzleaf, Nuzlocke? Podejrzane, nie? A właśnie ten, jeżeli chodzi o Nuzlocke'a, to właśnie się wzięło właśnie z tego Pokemona, ta nazwa. Nawet komiks o tym jest. W sumie to nawet z komiksu chyba się wzięło. Nie boję się. Masz mały level, żeby cokolwiek zrobić, jakiś rozpierdolić. Raczej za mały level, to chciałem powiedzieć. Gień! Tak myślę, do następnego miasta dojdziemy i będę już powoli kończył tę sesję. Nawet kurde, tyle części, tyle razy musiałem zatrzymywać nagrywanie podczas... O! Extreme Speed, pewnie! To jest lepszy Quick Attack. Rexio jest ekstremalnie szybki, więc to do niego pasuje. To mnie też gryźć mocno. Tak więc no, to co chciałem powiedzieć, to no, dojdziemy do następnego miasta i będę już powoli kończył tę sesję, bo w sumie nawet sam nie wiem, ile nagrałem tego wszystkiego. No Shelgon, kurde! Bo ten no, tyle razy musiałem kurde zatrzymywać nagrywanie dzisiaj, że... Ale myślę, że jakieś 4 części może będą dzisiaj. Carnivine. Okej. Okay. Rek się do 40 dobije. Nawet nie będę musiał mojej oryginalnej ekipy trenować, tylko tych nowych członków. Ha, członków Lenny Face. Haha. Gej! Z uśmiechem na twarzy zginął. Odish. English Odish, co ty pierdolisz? Nie. Co ja kurde odpierniczam? Gadam od rzeczy. Your Pokédex fills me with such envy. Wiesz co, nawet jakbym ci mógł dać to gówno, to bym ci oddał, szczerze mówiąc. I do niczego nie jest potrzebne. O, mały dzieciak jak ty nauczył mnie coś o pokach? Mała pani! Nawet nie wiesz, z kim ty gadasz. Wiesz, jakie ja mam doświadczenie? Kurde, który piesek jest lepszy? Twój czy mój? Oczywiście, że mój. O, ty też masz Intimidate? Spoko. Gryź, Reksiu! O, ty też masz gryzienie.
Moje gryzienie jest lepsze, jeszcze też jest ogniste, może cię poparzy. Poparzy, usmaży i będzie można cię sprzedać restauracji chińskiej. O, oczywiście. Masz Extreme Speed. Nie. Teraz cały czas pewnie sparaliżowany Reksio będzie. A nie. Bum! 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 Nawet nie zauważyłeś tego. Gdyby tak Reksio z ekstremalną szybkością chodził robić kupę gdzie indziej niż w ogródku. Dobra. W sumie Simon, ty się wyszalej. Zobaczymy jak z tyłu wyglądasz. O kurde, nie zadzierajcie ze mną. Nie zadzierajcie ze mną, bo mam brzytwy. Nie zawaham się ich użyć. Hell yeah! Darok, slajduj mnie dalej, mnie to nie obchodzi. Masz! Chyba jesteś ziemny. No. Jupiter jest git. O! Bóg i władca, Bimbarel. Szybko ubić, zanim zacznie śpiewać. O nie. Czego się boję przecież to? Jej! Co teraz powiedzą fanki Bimbera? Ubiłem ich idolkę. W sumie tak. To pasuje, idolka. Przecież to była skrica. Tak. Zrobimy tak. Reksio chyba 40 nie ma. Więc jeszcze go trochę podtrenujemy. Czy ma? Nawet nie wiem. Nie kurde, nie Simona. Dobra, ma. W takim razie Oskar bierze wszystko w swoje łapki. Item give. Dam ci. Nie, nie Sasz, kurde. Dam ci ban. Bo Sasz nam się przyda. Na w tym. Na czarną godzinę. Nie ma tu nic. Myślałem. O, jest. Ha! Nikt nie wiedział, że tu coś jest poza mną. Wyczułem twoją obecność... Nie, wyczuwałem obecność jakiegoś trenera od jakiegoś czasu. To byś ty! Nie kurde, może to tamta baba, która za mną tam gdzieś jest. O kurde. Ty możesz self-destruct użyć. Użyj teraz, błagam, użyj! Niech to. Reksio by cię ubił. Ta, spajkuj mnie, co z tego. Ta, Reksio cię ubije, poczwórne obrażenie od ognistych ataków, co ty na to powiesz. Jeszcze intimidate! Masz! Płoni w ogniu, niech cię oczyści, wiedźmo. Nie, ty jesteś facetem. Oho! Nie! Co jest lepszy, ognisty Reksio czy ognisty Szmok? Chyba wszyscy znamy odpowiedź, no ale zobaczmy. Kurde, chętnie bym Charizarda w swojej drużynie jakoś dostał do swojej drużyny. O, Dragon Rage, super. Teraz kurde rewolucji tym nie zrobicie. To jest lepszy? Reksio to mityczna kreatura koszmarów. Zabójca smoków. Energy powder. Może jeszcze jeden. Reksio nie lubi jeść warzyw i owoców. Też może zależy. O, dobra. Zawsze pokeball nam się przyda. Powinienem może repela puścić. Dlaczego?
Wiadomo, kurde, co koło mnie jest. Cholerna trawa. Nie ma tutaj jakiegoś wejścia do czegoś? I don't know. Dla mojej kolekcji walczę z ludźmi, których wiem, że nie mogę pokonać. Właśnie robi tak kolektor. Nie, kolektor, kurde, siedzi na Amazonie albo na eBayu, kurde, 24 godziny na dobę. O! 24 godziny na dobę i napierdziela w jakieś tam przyciski. Zamów albo kup. Oni zawsze kupują pierdyliard NES-ów mini i SNES-ów mini, żeby potem sprzedać za miliardy dolarów. Myślę, że i tak dasz radę. Judgment. Właśnie jemu by Aquaplate by się przydało, czy jak to się tam nazywa, o cholera. Nie! 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 Oskar, żyj! 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 Nie! Nie! Oskar, kocham cię!